W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzień ósmy, Maryja. Jedno dążenie i pragnienie ciągnie się jak złota nić przez całe życie Matki Najświętszej, a mianowicie w każdej i najdrobniejszej rzeczy wypełniać wolę Bożą, we wszystkim kierować się upodobaniem Pana Boga. Boski Syn Maryi wyrzekł o sobie: pokarmem moim jest, abym czynił wolę Tego, który mnie posłał. I ja, co się Mu podoba, zawsze czynię. Te słowa były także regułą życia Najświętszej Panny. Stąd nie dopuściła się ona najmniejszej niewierności względem Pana Boga, najdrobniejszej niedoskonałości i cienia nawet nie było opieszałości w służbie, którą Bogu była winna. Nikt ze stworzeń nie wykazał lepiej woli Bożej niż ona. Przez takie życie wyłącznie dla Boga musiała Matka Najświętsza prostą drogą dojść do Boga i najwyższe miejsce osiągnąć w niebie. Tak, Maryja najlepszą cząstkę obrała. W życiu potrzebujemy dobrych wzorów. Bóg daje nam Maryję, której jedynym pragnieniem było podobać się Bogu. Dla ojca Venantego Maryja Niepokalana była wzorem wierności Bogu w zwykłych obowiązkach. Nie ma żadnych wątpliwości, że jej posłuszeństwo budziło zachwyt sługi Bożego. Dowodem na to jest serdeczna przyjaźń i wsparcie dla świętego Maksymiliana Kolbego w szerzeniu idei czci niepokalanej na całym świecie. Módlmy się. Boże w Trójcy Jedyny, Ty dałeś nam w Maryi doskonały wzór wierności Twojej świętej woli, która jak złota nić objęła całe jej życie. Spraw, prosimy, abyśmy jak Maryja pragnęli zawsze podobać się Tobie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.